powiem, bo kiedy pracowałem na materiałach ubeckich dotyczących Płocka, to uświadomiłem sobie rzecz nieprawdopodobną. Każdy patrol w Płocku miał 7 fotografii osób z Płocka, o których miał meldować, jeżeli spotka je na ulicy. Wśród tych 7 były, no była nasza 4 plus Eliza Jadczak, Janek Chmielewski, Grażyna Przybylska-Wendt i jeszcze ktoś. Nie, tak, to było tak, nie, to ta 7. To były te osoby. I oni nas widzieli wszędzie, zwłaszcza patrole, to było jedno. Poza tym Płock miał kilka takich punktów obserwacyjnych prowadzonych przez Wydział B, to były tak zwane punkty zakryte, gdzie przez 24 godziny na dobę była obserwacja, co się w tym miejscu dzieje. Między innymi nieopodal tutaj na rogu Tumskiej z Kościuszki był taki punkt, który obserwował cały skwer, w zasadzie Nowotki, między innymi ze względu na kurię, ale nie tylko. Pamiętasz, Krzysiu, jak nas chcieli wyjąć, kiedy malowaliśmy na sądzie, kiedy żeśmy skakali ze skarpy, bo wjechali tam z 3 stron? To był efekt tego, że po prostu jeden z tych punktów nas zauważył, że idziemy. Wtedy nam się udało akurat uciec, ale Krzyśkowi innym razem się nie udało ze względem kalotą, kiedy wyjęli.